Witam wszystkich. Jak widać, powoli gromadzę graty do komara. Doszło kilka drobiazgów, ale to między innymi będzie dzisiaj. Ale druga część to jest nowy kolor komara. Jest on już polakierowany, jest on już w kolorze. Zaraz opowiem co i jak. Ale wróćmy do zakupów. Czyli co już jest? Zakupiłem dwie oponki, tutaj mamy dwie dętki, plus do tego dwie nowe obręcze, ponieważ stare nie nadawały się nawet do dratowania. Komplet szprych z nęplami, oczywiście fartuchy. Mamy naklejki na bak i między innymi tam też jest na ramę, bodajże dwie. Mamy także kierownicę. Kierownicę dlaczego nie chromuje? Już zaraz pokazuję. Nie chromuje dlatego, że oryginalna kierownica była tutaj uderzona. Ona w sumie była, jest nawet jeszcze trochę krzywa. I po chromowaniu niestety nie będzie to wyglądało ładnie i estetycznie. Jak widać, tutaj próbowałem to prostować, ale to będą ślady, tak? I postanowiłem kupić nówkę. Nie wygląda ona źle, jak na chiński twór, jest naprawdę bardzo ładnie zrobiona, więc ona będzie. Dobra, lecimy dalej, co jest kupione jeszcze. Jest cała instalacja elektryczna do komarka. Nie jest ona jakoś tam mega skomplikowana, ale kupiłem gotowca. Mamy łożyska kół, czyli koła już nie będą na wiankach. Co jeszcze? Tutaj jest nowa fajka, ponieważ ta, którą tam mam, jest trochę pokancerowana. Znowu reklama pewnej firmy. Tutaj mam osłonki na lagi. Właśnie jeszcze jedna rzecz, na której tu nie ma, która jest już kupiona, to nowe lagi. Kupiłem wykonane z nierdzewki, bo z używka już nie chciałem ryzykować. Czyli są już zakupione nowe z nierdzewki, mają one być poniedziałek, wtorek bodajże, więc przy okazji składania pokażę, jak to wygląda na żywo. Tam są od razu nowe sprężyny też w komplecie zakupione. Co jeszcze, wracając do tych zakupów, nowe ośki kół, czyli tył, przód. Do łożysk brakuje jeszcze takich tulejek, które muszą być między łożyskami, żeby przy skręceniu nie ściskać tych łożysk. Więc to będą musiał sobie samemu dorobić. To nie problem, to jest kawałek rurki cięty na wymiar, nic więcej. Tutaj mamy nową oś wahacza razem z tulejkami. Kolejny zakup, czyli kranik. Mam w sumie dwa jeszcze oryginalne, ale lekko przeciekają i zobaczymy, jak ten zamontuję. Nowe szczęki, bo niestety oryginalne były raz, że zajechane, dwa, że przy demontażu kół niestety musiałem je wyłamać, były po prostu pozapiekane. Oczywiście nowy łańcuch leci. Lecimy dalej. Mamy komplet tulejek do przedniego zawieszenia, czyli mamy te, które idą do wewnątrz, oraz te z kołnierzem, które idą no nie na zewnątrz, czyli są tymi pierwszymi, które powiedzmy, że można zobaczyć. Mam także nowe śrubki tutaj, które idą na do tylnych amortyzatorów, są wykonane z nierdzewki. Nie opłaciło się po prostu chromować tych starych, były zjedzone, będą z nierdzewki. Są podnóżki, plus do tego jest kedra, z którą mam delikatny problem, ponieważ przy lakierowaniu bak, no powiedzmy, że nie oszczędzałem materiału i tak no trochę słabo to wygląda po zamontowaniu. Tu jest po prostu trochę za wąsko, nie? Coś będę musiał wykombinować. Czyli tak, naklejka było, to było, czyli zakupy, to wszystko. Możecie mi nie wierzyć, ale tylko tu jest ponad 700 zł. Dodając do tego lagi, jest już grubo ponad 1000 w samych części, żeby komar stanął. Teraz przechodząc do lakierki, komar będzie czerwony. Wiem, czerwone jest szybsze, dlatego między innymi będzie czerwony. Jak był lakierowany, najpierw położyłem epoksyd, czyli najpierw został wypiaskowany. Po piaskowaniu został nałożony epoksyd, na epoksyd czerwony lakier poliuretanowy
i na poliuretan został położony szeklar. Tutaj ogólnie należą się podziękowania dla kilku osób, bo tym razem ja malowałem tylko epoksyd. Niestety nie wyrabiałem się trochę z czasem i jeżeli chodzi o kolor i klar, to są szczególne podziękowania dla mojego kolegi Krzyśka i Tomka, którzy ogarnęli to naprawdę bardzo fajnie. Klar jest tak naprawdę solidnie położony, nie ma zacieków, nie ma jakichś mega wtrąceń, więc nie będzie jakichś tam poprawek. Naprawdę fajnie to wyszło, jest wszędzie domalowane. Także chłopaki, dzięki za pomoc. I co? I komar będzie teraz składany. Jeśli chodzi jeszcze o ślinczak od komara, prawdopodobnie na próbę kupię jeszcze wał od tak zwanego jajka, czyli od S38, i sprawdzę, czy w tym silniku, jeżeli bym miał wał od jajka, czy zapon będzie regulowalny, tak? Czyli tak jak mówiłem w poprzednim filmiku, nawalę od silnika kwadratowego i na podstawie zapłonu, która jest montowana w tych silnikach, niestety brakuje mi zakresu regulacji. Wcześniej nie robiłem tego silnika, więc jest to taka trochę zagwozdka dla mnie. Więc po to, żeby się upewnić, że na pewno mam właściwy wał lub niewłaściwy zapon, zobaczymy. Kupię wał po prostu od jajka, sprawdzę, pomierzę, czy nawalę od jajka zapon będzie mi się, będę miał zapon regulowalny, tak, czyli w zakresie, który jest tam przewidziany. Jeżeli tak, no niestety będę musiał ponownie rozebrać silnik. Jeżeli się okaże, że nie, no cóż, po prostu wał odeślę. I będę wtedy kombinował coś z zapłonem. Na razie na tym zapłonie jest to jakoś tam niby ustawione, że on chodzi, mieści się w tym zakresie, ale no jest to trochę partyzantka dla mnie, więc nawet dla własnej wiedzy, z własnej ciekawości kupię ten wał, zobaczę, jak coś, no po prostu drugi raz rozbiorę silnik. Jest jeszcze jedna sprawa, która mnie trochę tak wstrzymuje ze składaniem, a mianowicie bębny, ponieważ mogę je zostawić tak, jak tu są zrobione, czyli są doczyszczone, lekko, powiedzmy, że przepolerowane, można też je trochę mocniej wyciągnąć. Wyglądają w ten sposób i myślę, czy by nie zrobić tak, jak jest w USC, czyli tutaj w USC mam je wyszkiełkowane. Niestety teraz sam tego szkiełkowania nie będę mógł zrobić, więc musiałbym to komuś zlecić. Tak trochę się bije z myślami, ale patrząc na to, w jakim stanie jest chociażby tutaj dekiel, no to szkiełkowanie by nie było takie najgorsze i najgłupszym pomysłem, z tego względu, że to doczyścić choćby do takiego efektu będzie naprawdę bardzo ciężko. I tak, no zobaczymy, decyzję podejmę w poniedziałek, zadzwonię do firmy, która tutaj na miejscu może mi to wyszkiełkować. Zobaczę, ile sobie policzą za szkiełkowanie. No i wtedy podejmę decyzję, czy sam bawię się z deklem, czy po prostu tutaj bęben od razu z dekielkiem daję do szkiełkowania i będzie wyszkiełkowanie. Wtedy oczywiście szybciutko wyszprychuję koła, dam do centrowania. Sądzę, że znowu nie będę się z tym bawił. Zobaczymy. I będzie składane. Na pewno na pierwszy bój, co będzie? Komar, jak tylko przyjdą lagi, zakładam lagi tutaj na widełki. Będzie cały przód złożony. Przód założę także w ramę, czyli polecą te wianki. Poleci także tylny wahacz. Na dniach, sądzę, że poniedziałek, wtorek skończę robić sobie amortyzatory, bo je także muszę odmalować. Tylnie, bo są trochę jeszcze zmęczone, więc ja odmaluję i komar, powiedzmy, że będzie stał po prostu na z przodu na widełkach, z tyłu na wahaczu. Tak, żeby sobie tutaj w garażu zrobić miejsce, bo nie ukrywam, jest go trochę mało, a tak porozkładane zajmuje go trochę za dużo. I co? I komar będzie na dniach powoli składany. Będzie
trochę częściej pojawi się kilka, będą się pojawiały filmiki, bo akurat zostaje już tylko składanie. Mam nadzieję, że za dużo hejtu nie będzie odnośnie zmiany koloru. Zielony jakoś mi nie pasował. Ta czerwień jest taka, nie wiem jak to na filmiku wyjdzie, ale jest ona taka podpadająca jeszcze trochę wiśnie. Więc komarek naprawdę w słońcu będzie się fajnie prezentował, zwłaszcza z jakimiś tam chromami. No zobaczymy jak wszystko będzie już poskładane do kupy. Myślę, że efekt będzie naprawdę fajny. Jeszcze raz dzięki wszystkim za uwagę i do zobaczenia.